witam wszystkich serdecznie w ten bardzo mroźny poranek. Na chwilę obecną mamy około minus 15, minus 16 stopni. W nocy takim najzimniejszym punktem była godzina druga, gdzie wstałem troszkę za wymuszoną potrzebą. Faktycznie temperatura osiągnęła prawie minus 18 stopni poniżej zera. W rejonach, w których mieszkam, w ogóle jest to rekordowy przymrozek w tym roku. Zapewne również ostatni tak poważny. Większych się raczej tutaj nie spodziewamy. Tak jak widać, stoi przede mną tutaj 5 maszyn. Są to kosiarki spalinowe i z pewnością teraz wiele osób parsknęło śmiechem. Co ja zamierzam kosić śnieg, który przy okazji towarzyszy tym przymrozkom? Otóż nie. Tak się składa, że faktycznie to są silniki, które są zamontowane w kosiarkach spalinowych. Zdarza się natomiast jednak, że takie silniki są w takich potocznie zwanych dzikach zastosowane i te maszyny na przykład służą jak i taki zwykły, niewielki pług do odśnieżania własnego podjazdu przy posesji, a takie silniki stosowane w traktorkach ogrodniczych, do których często stosuje się już duże pługi, również są bardzo podobne konstrukcyjnie i również łączy je jedna cecha. Tą cechą jest to, że zazwyczaj mają one przydzielone normę oleju o znaczeniu SAE 30, który jest olejem letnim, olejem, który nadaje się tylko do pracy do temperatury 0 stopni. Poniżej ten olej jest niezdatny do użycia. W tych bardzo fachowych próbówkach są 4 różne oleje. Dwa z nich, właśnie po prawej stronie, to oleje SAE 30, typowo letnie. Oleje z lewej strony to oleje 5W30, które teoretycznie powinny zachowywać swoje właściwości do minus 30 lub nawet do minus 35 stopni. Oleje SAE 30 tracą swoje właściwości już poniżej zera, także dlatego nie wolno tych olejów stosować w sprzętach, które pracują zimą, zwłaszcza przy tak dużych przymrozkach jak choćby dzisiejszy, więc minus 18 stopni. Skorzystałem tutaj tak jakby z dwóch olei, więc tutaj mamy 5W30 General Motors, więc taki bardziej budżetowy, a tutaj 5W30 Motul, to jest ten olej 8100 FEE, więc taki troszeczkę lepszy, można by tak uznać. Tutaj jest taki najzwyklejszy olej SAE 30 w takiej zielonej butelce, a tutaj olej SAE 30 marki Travol. I cóż można zaobserwować? Najgorzej wygląda tutaj olej marki Travol. Ciężko mu się tutaj dziwić, ponieważ nie jest przystosowany do pracy w takich temperaturach. Ma już po prostu konsystencję miodu, jest bardzo matowy, a nawet w środku coś się już z niego wytrąciło, chociaż może to być również skutek tego, że niestety nie przykryłem po prostu tutaj tych swoich fachowych próbówek. Natomiast jeśli chodzi o ten tańszy olej w zielonej butelce SAE 30, to on wygląda po prostu bardzo klarownie i nie jest aż taki gęsty. Jest troszeczkę rzadszy, bardziej ochoczo z tych ścianek spływa. No również widać, że jest lekko za gęsty, ale wygląda o wiele lepiej jak ten Travol. No to właśnie jego zastosowałem tutaj, aby był po prostu takim pośmiewiskiem, że po prostu zrobił się z niego kompletny smalec. Fajnie wypada olej 5W30 Motul. Jest tutaj kompletnie przezroczysty. Na środku po prostu coś powstało, ale myślę właśnie, że to taki osad z racji faktu, że nie był przykryty. Jest dość tutaj rzadki, dość szybko sobie ścieka z tych ścianek. Aczkolwiek spodziewałem się, że te oleje jednak trzymają się troszeczkę lepiej. On już jest bardzo gęsty, zdecydowanie gęstszy niż właśnie w takich normalnych temperaturach. Ja sądziłem, że on do takiej temperatury, jak chociażby teraz minus 16 stopni, że zachowuje się po prostu troszeczkę lepiej, więc jednak jestem tutaj mimo wszystko troszeczkę rozczarowany tymi olejami typowo zimowymi, więc właśnie 5W30 najgorzej, jednak jak dla mnie po prostu z racji faktu, że jest on taki matowy, wypadł ten olej właśnie General Motors. On jeszcze powinien zapewniać nam parametry przez kolejne kilka stopni poniżej zera, a również już po prostu wygląda strasznie, choć na szczęście nie jest aż taki gęsty. No to mnie troszeczkę załamuje, gdyż ja przez wiele lat w swojej kochanej Zafirze korzystałem właśnie z tego typu oleju, więc tutaj ten olej General Motors zaskoczył mnie najbardziej, a 3 z kosiarek, które dziś będą testowane, są właśnie zatankowane takim olejem, a 2 z nich olejem właśnie 5W30 Motul. Naprawdę, eksperyment mnie troszkę zaskoczył, szkoda, że nie zdecydowałem się na zastosowanie tutaj jeszcze większej ilości tych próbek. Zatem tak jak można się już domyślić, każdą z tych kosiarek zalałem olejem zimowym. Dodatkowo one wszystkie wczoraj rano pracowały około 10-15 minut. Zostało w nich tak jakby wyssane na koniec paliwo, one sobie to paliwo wypaliły, wszystkie są zatankowane jednym świeżym paliwem i są właśnie zatankowane, zalane ich silniki tymi olejami zimowymi. Pierwsze 3 maszyny, które tutaj widać, są zalane olejem tym General Motors, następne 2 są zalane olejem Motul. Tak właśnie one troszeczkę są tak jakby bardziej drogie, także w nich zastosowałem ten lepszy olej. A te maszyny to kolejno kosiarka Texas, taka zwykła marketowa z silnikiem, tak
takim typowym oznaczeniu T475 o pojemności 139 cm3. Tutaj mamy silnik Lącin LC1P65FA, starszy jeszcze, taki ten bardziej profesjonalny, z żeliwną tuleją. Tutaj mamy system automatycznego ssania, tutaj mamy ręczną pompkę paliwa. Tutaj starszy Blix, taki można zrzec z serii 675, jeszcze dolnozaworowy, również systemem automatycznego ssania. Następnie mamy coś od Hondy, więc model GCV190, jeszcze ten starszy, ale ten właśnie największy. I tutaj najnowsza maszyna, więc Husqvarna z najnowszym silnikiem 650 XI, który to właśnie ten model jest tutaj najnowszy w całym zestawieniu. Ich rok produkcji to kolejno 2014, tutaj najstarsza 2009, Honda 2012 i Husqvarna rok 2017. I teraz zachęcam do tego, by napisać w komentarzu, która z tych maszyn uruchomi się najlepiej, numerując kolejno 1, 2, 3, 4, 5, dam właśnie takie reżyserskie 5 sekund, żeby po prostu wpisać w komentarzu, która z nich odpali najlepiej, a ponieważ 3 z nich są zalane takim troszeczkę oplowskim smalcem, więc olejem, który troszeczkę gorzej zniósł tą dolną temperaturę, nie pogniewam się również, jeśli ten film zostanie oceniony lajkiem w górę, no i jeśli kanał również zostanie zasubskrybowany, dobrze, żeby po prostu dobrze się klikał, gdyż odpalanie tych 3 silników na takim nie do końca dobrym oleju może się po prostu źle skończyć, więc mogą być przez to takie koszty. Zatem zachęcam do tego, by wpisać to w komentarzu. No dobra, może następnym razem. Tutaj już mamy drobne schody. Instrukcja pokazuje, że pompki należy używać tylko, gdy silnik jest zimny. Jeśli temperatura to od 5 do 15 stopni, to mamy ją nacisnąć 2-4 razy, a jeśli powyżej 15 stopni, to od 1 do 3 razy. Ale co przy takiej temperaturze jak ta? Sugerując się tą instrukcją, wcisnę tę pompkę około 6 razy. Pierwszy strzał i żadnego falowania, gaśnięcia po odpaleniu. Perfekcyjne odpalenie. Teraz silnik Lącin, którego trwałość ostatnimi czasy bardzo mocno rozreklamowałem. Tutaj nic nie trzeba wciskać, gdyż ssanie jest automatyczne. O kurczę, tutaj bardzo ciężko się kręci ten silnik. Również nie najgorzej, ale tutaj opór przy uruchamianiu był po prostu okropny. Ona ma jeszcze rozrusznik elektryczny. Zobaczymy, czy on działa. Na upartego po lekkim rozgrzaniu wyszło idealnie. Teraz pora na najstarszą maszynę w zestawieniu, również ostatnią, która przypominam jest zalana właśnie to olejem General Motors. Na nią tutaj liczę najbardziej. Lekko tutaj poruszę linką, w razie gdyby po prostu przez zamarznięcie nie naciągała do końca.
Teraz przechodzimy do maszyn zalanych tym troszeczkę lepszym olejem Motul, który troszeczkę zachował lepsze właściwości, tak jak było widać na wcześniejszych ujęciach. Prawdę mówiąc, do tej pory idzie naprawdę sprawnie. Widać, że wcześniejsze przygotowanie maszyn naprawdę sporo tutaj daje. I nawet mimo tego, że one stały tak po prostu na zewnątrz, bez żadnego zadaszenia, co po prostu po nich widać, nie przeszkadza im w tym, żeby z większym lub mniejszym trudem, ale jakoś tam dać się uruchomić. Pora na Hondę. Tutaj mamy system półautomatycznego ssania, więc trzeba po prostu poruszyć taką dźwignię. Wcisnąć hamulec bezpieczeństwa, również mu tu troszkę pomogę, no i zaczynamy. Również idealnie, chociaż zamarzła niestety linka od napędu. No, więc niestety, jeśli chciałbym kosić, to bez pomocy napędu. I teraz pora na Husqvarnę. Najmłodszy silnik, najmłodsza cała kosiarka. Powinno to być wszystko tylko formalnością. Również tutaj mamy system automatycznego ssania, więc tylko przyciskamy hamulec bezpieczeństwa i pociągamy za linkę startera. O kurczę. Możesz ty. Skuba. Husqvarna wypadła fatalnie. Odpaliła w sumie dopiero po około 30 razie. Automatyczne ssanie sprawiało, że gdy tylko przy uruchomieniu to ssanie się wyłączyło, to silnik pracując bez tego ssania od razu się po prostu wyłączał i trzeba było przez to ją uruchamiać po kilka razy. Dopiero po około 5 minutach pracy ten silnik wyrównał swoje obroty. Dopiero teraz pracuje mu się dobrze. Dlatego też takie niemarkowe silniki często wypadają w takich testach bardzo dobrze. Ostatnio zresztą też tak było, ponieważ ich gaźniki dozują troszeczkę większą ilość paliwa i przez to nawet jeśli on jest tak skrajnie zimny, tego paliwa jest na tyle wystarczająco, że po prostu nawet mimo wielu lat te silniki wciąż po prostu pracują od razu po uruchomieniu idealnie, co też było widać chociażby na przykładzie starszej, bardziej paliwożernej, dolnozaworowej wersji marki Briggs & Stratton. I tak wygląda klasyfikacja generalna. Najlepiej wypadł niemarkowy silnik Exequo z Hondą, które uruchomiły się elegancko po pierwszym razie. Za drugim razem, z tego co pamiętam, tam udało się uruchomić tego Briggsa. Loncin troszeczkę był właśnie taki przymarznięty, sprawiał wrażenie sporego oporu przy starcie. Mimo wszystko łatwo odpalił. No i ostatnie miejsce, czwarte. Niestety Husqvarna z silnikiem marki Briggs & Stratton. Napiszcie w komentarzach, z jakiego oleju wykorzystacie w waszych sprzętach. Nie musi to być koniecznie kosiarka spalinowa, ale właśnie typowo urządzenia, z których korzystacie zimą. Tak jak widać, po zastosowaniu odpowiedniej klasy oleju, nawet uruchomienie takiego silnika prymitywnego nie sprawia, jeśli oczywiście jest wszystko sprawne,
problemów przy tak niskich temperaturach. No i napiszcie również, co sądzicie o tym oleju General Motors 5W30, który jest właśnie taki mętny. Czy jest to naturalne zachowanie, czy tak powinno być, czy odważylibyście się zastosować właśnie taki olej u siebie. Na dziś to już wszystko. Zabieram się za montaż, chociaż najpierw może skorzystam trochę z dobrodziejstw ciepłej herbaty z cytryną. Mam nadzieję, że żona już tam przez okno widzi, że ja już tutaj dogorywam po prostu przy tej temperaturze. Dzięki wielkie za uwagę w tym pokręconym filmie. Trzymajcie się, cześć! Przymrozek nadszedł bardzo szybko, jest dopiero po godzinie 18, a już mam do czynienia z temperaturą 16 stopni poniżej zera. A chciałem tutaj zerknąć, tylko że martwię się o to, że mi w nocy po prostu wpadnie jakiś kot w te próbki. Kolejnego przymrozku nie będzie, więc cały eksperyment spełzłby na niczym. Bardzo mnie dziwi, tutaj mamy kategorię olej SAE 30, jaki ten jest po prostu matowy. To będzie jutro lepiej widać przy świetle. I co dziwnego, to jest ten lepszy olej według mnie Travol. Jeśli chodzi o olej Motul, jest on w idealnym stanie i nawet olej General Motors 5W30 jest po prostu taki matowy i przy okazji już bardzo gęsty jak miód. Ciekawe, jak to będzie wyglądało jutro rano.